Szczęść Boże, dzieci! Szczęść Boże! Cieszę się, że przyszłyście do naszego kościoła. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o wspaniałym młodym człowieku. O kim siostra nam opowie? Czy widziałyście plakat przed kościołem? Tak! Pani nam pokazała! A ja przeczytałam, kto jest na tym zdjęciu, bo ja już umiem czytać. Ja też przeczytałam Bronisław Koskowski. Tam było napisane Alun. Kto to jest Alun? Chodźcie, usiądźmy tutaj. Zaraz wam wszystko opowiem. Wspaniały młody człowiek, który poświęcił swoje życie dla Boga i dla ojczyzny. Wyobraźcie sobie, że oto w tym kościele pod wezwaniem świętego Ottona 100 lat temu, a dokładnie 21 marca, 10 dni po urodzeniu, mały Bronek został ochrzczony. Zobaczcie. O, jaki malutki. To jest mama Bronka? A gdzie jego tato? O, tutaj na tym zdjęciu są jego rodzice. Mama Marianna z domu Wiśniewska i tato Władysław. Jego rodzice zamieszkali w Słupsku, gdyż pan Władysław był ślusarzem i otrzymał tutaj pracę. Ich dom znajdował się na ulicy Wileńskiej 17. Życie rodzinne w domu Kostkowskich było bardzo religijne. Cała rodzina uczęszczała na niedzielne msze święte. Każdego dnia przed obrazem Matki Bożej wspólnie odmawiano pacierz. W roku 1919 rodzina Bronka przeprowadziła się do Bydgoszczy i tam zamieszkali w kamienicy przy ulicy Mazowieckiej. Mhm. Siostro, a dlaczego oni wyprowadzili się ze Słupska? Po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała wolność, postanowili wrócić do ojczyzny. Tym bardziej, że w Słupsku nasiliły się nastroje antypolskie i antykatolickie. Wasza pani mówiła, że rozmawiała z wami na temat patriotyzmu i naszego kraju. Tak, 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 tak. Musicie więc wiedzieć, że Słupsk był wtedy miastem niemieckim. A teraz popatrzcie na to zdjęcie. Ten mały chłopiec z prawej to Bronisław, uczeń klasy 1 B publicznej szkoły powszechnej imienia świętego Jana. My też chodzimy do pierwszej klasy, do 1 G, szkoły podstawowej numer 4 w Słupsku. To już niedługo i wy przystąpicie do pierwszej komunii świętej, podobnie jak Bronek? Tak! Dla niego to był bardzo ważny dzień, bo mógł pogłębiać swoją przyjaźń z Panem Jezusem, który od dziecięcych lat był dla niego nauczycielem. W wieku 12 lat Bronisław rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym. Działały tam różne kółka – literackie, przyrodnicze, drużyna harcerska i sodalicja mariańska, do której przez wiele lat należał młody Bronek, rozwijając swoją pobożność maryjną. Przez rok był prezesem tego stowarzyszenia. Każdy z sodalistów był zobowiązany do życia zgodnie z duchem modlitwy połączonego z pracą. Razem więc z kolegami udzielał się przy budowie bazyliki świętego Wincentego a Paulo. Dzięki pracowitości i prawości charakteru cieszył się uznaniem
i poważaniem kolegów. Lubił z nimi grać w piłkę nożną, łowić ryby, miał duże poczucie humoru. Już w gimnazjum nie ukrywał, że chce zostać kapłanem. Dlatego po maturze w roku 1936 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Czy wiecie, co to jest seminarium? Tak, wiem. To szkoła dla chłopców, którzy chcą zostać księżmi. I teraz mogę odpowiedzieć Wam na pytanie, kto to jest alum? Alum to młody człowiek, który uczy się w seminarium, aby zostać księdzem. Zobaczcie, jak młody alum wyglądał w sutannie. To biała szata. Seminarium Bronisław poznał wielu wspaniałych ludzi, z których mógł czerpać wzór do naśladowania. Między innymi błogosławionego biskupa Michała Kozala, księdza rektora Henryka Kaczorowskiego, księdza Franciszka Korszyńskiego. Przebywając w środowisku kapłańskim, Bronisław nauczył się kochać i żyć Najświętszą Eucharystią. Uczestnictwo w Najświętszej Ofierze było dla młodego alumna kroczeniem, przechodzeniem wewnętrzną drogą nawrócenia, która zmieniała jego postrzeganie świata. To właśnie z Eucharystii kleryk Bronisław czerpał siły i moc do kroczenia drogą chrystusowego kapłaństwa. Zagłębiony w rozmowie z Chrystusem, ukrytym w tabernakulum, uczył się od Niego miłości bliźniego, pokory oraz męstwa. Czynnie włączał się we wszystkie ćwiczenia seminaryjne. Bardzo cenił sobie modlitwę brewiarzową i różaniec. Dużo czasu poświęcał lekturze duchowej. Na uwagę zasługuje również fakt ogromnego szacunku i dbałości o strój duchowny. Sutanna była dla Bronisława bardzo ważna i prawie nigdy się z nią nie rozstawał. W kwietniu 1939 roku przyjął dwa niższe święcenia kapłańskie. Wybuch II wojny światowej przerwał jego naukę w seminarium. W listopadzie 1939 roku został aresztowany wraz z innymi alumnami, kapłanami i ordynariuszem diecezji biskupem Michałem Kozalem. W więzieniu był szczególnie rozmodlony i uczynny. Ze względu na miejsce urodzenia Słupsk należał wtedy do Rzeszy Niemieckiej. Gestapo zaproponowało mu zwolnienie w zamian za wyrzeczenie się kapłaństwa. Jak wspomina żyjąca jeszcze siostra Bronisława, pani Łucja Panka, mama pojechała do Bronka i myślała, że wrócą razem. Byliśmy na dworcu, jak przyjechała sama. Szła cała zapłakana i powiedziała tylko: nie zgodził się. Bronisław powiedział mamie: raczej śmierć wybiorę, niż sprzeniewierzę się powołaniu, którym mnie Bóg zaszczycił. Wtedy pomyśleliśmy, sutannę by zdjął i byłby wolny, ale on dokonał innego wyboru. Konsekwencją tej decyzji był dalszy pobyt w więzieniu we Włocławku, a następnie w obozie przejściowym w klasztorze w Lądzie. Tam Kostkowski kontynuował nauczanie i otrzymał promocję na 5. rok formacji. Przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego w Dachau napisał list do rodziców: jestem przygotowany na najgorsze. Zdawałem sobie z tego sprawę, że gdy zajdzie potrzeba, trzeba oddać życie Bogu w ofierze.
nie zawaham się oddać je za Boga i Ojczyznę. Niech więc dzieje się wola Boża. Bądźcie dobrej myśli i pamiętajmy o sobie w modlitwach. Dziękuję serdecznie za msze święte. Obozowe życie było bardzo ciężkie, ale nie pozbawiło go człowieczeństwa. Zachował postawę chrześcijańską i spokój ducha. Nigdy nie narzekał. Pomagał innym więźniom, oddawał im swoje racje żywnościowe, wspierał na duchu i wciąż trwał na modlitwie. Głód, ekstremalne warunki i nieludzkie traktowanie spowodowały śmierć Bronisława 27 września 1942 roku. Dzięki swojej heroicznej postawie i miłości do Boga, Bronisław Kostkowski nie został zapomniany. Nadal żyje w pamięci wielu ludzi. 13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki do Polski beatyfikował 108 męczenników, którzy ponieśli śmierć w wyniku reżimu hitlerowskiego, wśród nich Bronisława Kostkowskiego. Kult błogosławionego Bronisława Kostkowskiego jest pielęgnowany przez mieszkańców wielu miast, m.in. Włocławka i Bydgoszczy, gdzie na Fordonie w tzw. Dolinie Śmierci znajduje się pomnik, na którym umieszczona jest także tablica pamiątkowa poświęcona Bronisławowi. Zaś uchwałą Rady Miasta Słupsk z 28 kwietnia 2004 roku błogosławiony Bronisław Kostkowski ustanowiony został patronem miasta. W Słupsku znajduje się również plac i tablice upamiętniające piękne i pełne poświęcenia życie Bronisława Kostkowskiego. Znajdujemy się właśnie przed taką tablicą. Popatrzcie tutaj. Czy zaciekawiła Was historia wspaniałego młodego człowieka? Tak, bardzo. On był bardzo dzielnym człowiekiem. Ja urosnę, też chcę być taki odważny. Ja też. I taki dobry. To może wspólnie pomodlimy się i podziękujemy Panu Bogu za błogosławionego Bronisława Kostkowskiego i poprosimy, aby i Was obdarzył dobrocią i odwagą w podejmowaniu w przyszłości właściwych wyborów. Dobrze? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Raczej śmierć wybiorę, niż sprzeniewierzę się powołaniu, którym mnie Bóg zaszczycił.